Keto wtorek, odcinek 82. Cześć, z tej strony Joanna Salwa, trenerka zdrowia. Moi drodzy, witam Was dzisiaj z mojej zamrażarki i tym samym chcę Wam przypomnieć, jeżeli nie pamiętacie, że sezon na morsowanie już dawno rozpoczęty. Można to robić w otwartych akwenach, można jak widać we własnej zamrażarce, ale dzisiaj nie o tym, tylko krótki film przypominający, czy można na keto morsować, czy warto, jak ketoza łączy się z wystawianiem się na zimno. Zapraszam. Na wstępie chciałabym, żebyście mi napisali w komentarzu, czy morsujecie na keto, czy może nie jesteście na keto i morsujecie, czy nie morsujecie i jak bardzo jesteśmy tutaj w tym temacie zaawansowani, bo na moim kanale już chyba parę lat temu pojawiły się filmy o tym, czym jest morsowanie i co nam daje, jak się do niego przygotować. Mówiłam też już w zeszłym roku we vlogu o tym moim wtedy nowym sprzęcie, czyli zamrażarce do morsowania w domu. Dzisiaj krótko sobie powiemy o wpływie keto na morsowanie i na odwrót. Natomiast dlatego Was pytam o Wasze jakby opinie w temacie, bo zastanawiam się nad serią takich filmów dotyczących właśnie stricte morsowania, dotyczących mojej zamrażarki i tego, jak ja to robię, bo dużo pytań dostaję na ten temat. Więc jestem ciekawa, czy Was to interesuje. Jeżeli tak, no to wtedy te tematy pojawią się po prostu we vlogach. Natomiast jeżeli morsowanie jest dla Ciebie nowe i jesteś na keto, to naprawdę polecam Ci się odważyć i spróbować, bo dla mnie przede wszystkim morsowanie, jeżeli jestem w stanie ketozy, jest o wiele łatwiejsze. Morsowanie i ketoza to jest taka bardzo zgrana para, bo to, co niejednokrotnie mówimy, że ketoza sprawia, że my się lepiej synchronizujemy z tym, co dzieje się w świecie wokół nas, z własnym zegarem biologicznym, no to właśnie takie same działanie ma morsowanie. Ta cała zmiana, neuroplastyczność naszego mózgu, to, co się dzieje na punkcie, na poziomie neuroprzekaźników, to, co się dzieje na poziomie hormonalnym, bardzo fajnie współgra i pod kątem morsowania, i pod kątem właśnie stanu ketozy. Dlatego, jeżeli na przykład jesteś na ketoadaptacji, to morsowanie jak najbardziej jest wskazane, wręcz ono może tą ketoadaptację przyspieszyć, tak? Bo spalanie kwasów tłuszczowych, spalanie tłuszczu, no jak wiadomo, ma zachodzić właśnie, jeżeli jesteśmy w stanie ketozy, a z drugiej strony właśnie również zachodzi podczas morsowania. To nie znaczy, że jeżeli nie jesteśmy na keto, to morsować nie można. Natomiast na pewno dużo większe korzyści będziemy mieć, jeżeli połączymy te dwie rzeczy. Jak widzicie, pewnie jeżeli gdzieś kiedyś byliście na takim wspólnym morsowaniu, bo są różne grupy, czy to na Facebooku i rzeczywiście w różnych miejscach, ja jeszcze jak mieszkałam w Warszawie, to ja lubiłam morsować sama, bo jest to dla mnie taka forma medytacji, ale też nieraz uczestniczyłam właśnie w takim grupowym morsowaniu i też niektóre, w sumie całkiem sporo osób ze mną zaczynało morsowanie, więc jak widzicie, często morsy nie mają nic wspólnego z ketozą i też to nie znaczy, że skoro mówi się, że morsowanie pomaga nam schudnąć, to wszystkie osoby, które sobie tam raz w tygodniu wchodzą do zimnej wody, to po prostu są szczuplutkie. No bo czasem samo morsowanie to za mało, bo z tym musi iść w parze jeszcze wiele innych czynników. A właśnie tutaj, jeżeli jesteśmy w keto, to też ta zmiana na poziomie jakości tkanki naszej tłuszczowej, tak? Czyli zamiana white na white. VAT na BAT, czyli white adipose tissue, białej tkanki tłuszczowej na brązową, zachodzi właśnie jeszcze lepiej przy morsowaniu, jeżeli jesteśmy w ketozie. I powiem Wam z mojego doświadczenia, że ja byłam już w stanie ketozy, jak rozpoczęłam moją przygodę z morsowaniem, natomiast też zdarzało mi się po prostu jakby morsować, kiedy w danym momencie nie byłam w keto i wiedziałam dużo, znaczącą różnicę. Jeżeli byłam w ketozie, jeżeli jestem w ketozie i morsuję, to jest to dla mnie łatwiejsze i zdecydowanie lepiej się czuję, mam większe jakby też korzyści takie, czy mentalne, czy pod kątem energii z morsowania, jeżeli właśnie jest to połączone z tym, że jestem w stanie ketozy. I co ciekawe, morsowanie również może zwiększyć Waszą tolerancję węglowodanową. Z jednej strony właśnie nie mamy tak dużej ochoty na węgle, jeżeli morsujemy i jeżeli jesteśmy w ketozie, ale z drugiej strony to tak jak mocny trening. Takie morsowanie
pozwoli Wam jeść więcej węglowodanów i nie wypadać z ketozy. Także według mnie warto połączyć te dwie rzeczy, tym bardziej, że sezon w pełni. U nas dzisiaj spadł śnieg i właśnie jesteśmy po pierwszym lepieniu bałwana, a nawet dwóch bałwanów z dzieciakami. I nawet woziłam ich na sankach w ramach treningu i rozgrywki przed morsowaniem. Bo pamiętajcie, że też do morsowania trzeba podejść z głową mądrze, a nie tak na hura, po prostu lecę morsować. Więc filmy na ten temat może się jeszcze pojawią, ale już na pewno na moim kanale możecie zobaczyć film właśnie o tym, jak do morsowania się przygotować, bo uważam, że to również jest bardzo ważne. Ja na właśnie rozpoczynający się grudzień mam ambitne plany i chcę sobie zrobić, słuchajcie, takie wyzwanie, po prostu 30 dni morsowania codziennie. No jest to dużo łatwiejsze, jak się ma zamrażarkę i nie trzeba nigdzie wychodzić, tylko po prostu rano bądź wieczorem rozgrzewam się, schodzę sobie tutaj do mojego spa. Znaczy to spa to dopiero ma być, bo na razie to jest kotłownia i wielki bajzel, ale będzie tutaj też sauna i zamrażarka, więc spa będzie, póki co jest zamrażarka, więc wymówek nie mam. Także mam w planie takie miesięczne morsowanie codziennie i o tym pewnie też chciałabym Wam powiedzieć, bo też są pytania, czy można morsować codziennie. Także no, trzymajcie kciuki za moje codzienne morsowanie. Ja trzymam kciuki za Wasze. Jeżeli się jeszcze nie odważyliście, to naprawdę dowiedzcie się co i jak, ogarnijcie temat i spróbujcie, bo ja żałowałam, że przez rok, przyznaję się, przez rok zbierałam się, żeby zacząć morsować, bo po prostu mi zawsze było zimno i wydawało mi się, że wejście do zimnej wody to już w ogóle będzie tragedia, no bo jak się ma niedoczynność tarczycy, to jest Ci zimno. Zimne prysznice to w ogóle nie było szans najmniejszych, zresztą teraz dalej ich nie lubię i ja się zawsze, jak to wszyscy, mój mąż mówił, kąpię we wrzątku, ale po prostu zakochałam się w morsowaniu i to jest coś, co, od czego można się uzależnić. Także koniecznie, jeżeli się boisz, to po prostu to zrób, sprawdź na własnej skórze, jak to się dzieje, że po prostu jest Ci ciepło podczas morsowania, bo ja teraz siedzę w kilkustopniowej wodzie i jest mi ciepło. No, także pozdrawiam Was z mojej zamrażarki, trzymajcie się równie ciepło jak ja teraz i do zobaczenia za tydzień, a może w jakichś morsujących vlogach. Dajcie znać. Cześć!